Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na kanale Brodkids TV. Ja jestem Brody. Dzisiaj kontynuujemy nasze przygody w Angry Birds. Moi drodzy, może na początek, jak zauważyliście, odwiedziłem, słuchajcie, troszkę wiadomości przyjąłem od was i będę robił to, starał się robić to systematycznie, żebyście, moi drodzy, wszyscy ode mnie dostali te fajne rzeczy, te fajne eventy i tak dalej, te wszystkie... O, popatrzcie, coś tu się, widzę, że nasze ptaszki zepsuły, ale damy radę. Dziękuję za te łapki w górę pod poprzednim odcinkiem. Mam nadzieję, że w tym odcinku też będzie ponad 100 łapek do góry. Dacie radę na pewno, moi kochani. No i co? My tutaj dalej będziemy sobie tworzyli te itemy. Myślę, że bardzo fajną opcją by był enchanting. Co wy na to, żeby zenchantować sobie jeszcze broń? Mamy bardzo dużo, słuchajcie, drewna, więc to by nam pozwoli na zenchantowanie jeszcze tego drewienka. No, popatrzcie, mamy 824, a to przez to, że niszczyłem te bronie. No właśnie, plus 7. O, ktoś napełnił nam świnkę. Tylko widzę, że ja już nie mam tych, moi drodzy. No niestety, możemy kupić w sumie. Kupmy z 5 i wystarczy w sumie, tyle. Możemy zenchantować sobie, moi drodzy, żeby miało więcej ataku. No i dobrze, o to chodzi, zenchantowany, słuchajcie, toporek będzie nas czak miał więcej ataku. No i co, Sebastian, Brod, czemu nie sprzedajesz niepotrzebnych rzeczy? Jan, jak na przykład zdobędziesz gorszą broń, to ją sprzedaj. Za sprzedawanie dostajesz srebrne monety, musisz nacisnąć na śmietnik. Sebastianie, ja sprzedaję. W poprzednim odcinku troszkę posprzedawałem, jak widzicie, mam tylko, na przykład na redzie mam tylko... Może ja powiedziałem wcześniej czak, oczywiście, że to red jest. Ja, jak widzicie, no mam tylko te bronie z legendarne, więc w sumie też się zastanawiam, czy nie niszczyć tych legendarek, bo one mi na nic są tak naprawdę. Więc no nie wiem, zastanowię się. Mogę jeden zniszczyć w sumie. Zobaczymy, co z tego dostaniemy. Widzę, że gra się coś zawiesza. O, popatrzcie, troszkę rzeczy dostałem. Nie jest to zbyt dużo, no ale cóż. Czekajcie, bo mi się tu popsuły itemy. Dobra, jest ok. Lecimy dalej w takim razie. Też troszkę powalczyłem takich informacji bieżących. Powalczyłem troszkę na arenach ptakami, więc tyle z tych nowości. Pozdrawiam, Sebastianie. No i co, lecimy dalej z komentarzami. Kryty. Fajny film, łapka, dzięki za apeczkę. Troszkę sobie powalczyłem, widzę, że nowe eventy tutaj mamy. Tutaj jakieś nowe rzeczy, z tego co widzę. No będę musiał tutaj pomyśleć nad tym. Mamy świnkę, żeby sobie obejrzeć, ale to będziemy robili na Angry Birds Plus. Ja tylko chciałbym zobaczyć, jak tutaj jestem. Mam 1200, no nie jest tak źle, tu ktoś 4000 ma. No zawsze to coś. Myślę, że poza streamem sobie też coś, poza, przepraszam, nagrywaniem też coś sobie porobimy. No ale cóż, ja idę dalej, lecimy za tymi dungeonami. Może troszkę levelów nabiorą nasze ptaszki. Tutaj czy możemy coś kupić? Zaraz zobaczymy. Te masterki. No niestety. Niestety kotlety. Zobaczmy tutaj. Nowa klasa. Za 50 godzin, no to fajnie, to mnie cieszy bardzo. No i będziemy robili sobie maratoniki na pewno z tych Angry Birdsów. No my lecimy do... Za 50 dni to jest, słuchajcie, kiedy dokładnie? 50 godzin. To jest, słuchajcie, 24 godziny za 2 dni, czyli... no to się zacznie w sobotę chyba, tak mi się wydaje. Obejrzyjmy sobie ten filmik, dostaniemy za to... Jakieś rzeczy zapewne. Clash of Clans to jest, jeżeli się nie mylę. No ale cóż, Kryty, dziękuję za łapeczkę. Andrzej Lemik, dzięki za łapkę, Andrzeju. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mateusz, Brod, nie mogę cię znaleźć na FB. Pomocy, dlaczego? Patryk Pacio, tak się nazywam na Facebooku. Możecie mnie dodawać do znajomych. Dzięki temu będziecie mogli używać moich ptaszków z Angry Birds. Może jak będę grał w jakieś inne gry, to możecie też tam ze mną współpracować, prawda? W różnych grach. Okej, zobaczmy, co dostaniemy. Esencję, mam już jej bardzo dużo, dzięki wam. No nic, no i lecimy do kolejnego, słuchajcie, kolejnej walki. To są ci samurajowie i z nimi mam problem dość duży. Przydałby mi się ktoś. Tu jest pan samuraj. No tak, tylko że... $246 700.
Spróbujmy. Spróbujmy, moi kochani. Zobaczymy, jak to będzie. Tylko sześć fal. Boję się, że to nie przejdziemy tak, jakbym chciał, ale zobaczymy. Najwyżej weźmiemy sobie czaka pana... O, właśnie. Ci samurajowie. To jest to, czego się boję najbardziej. Samurajów. No dobrze, widzę, że nie jest tak źle. Zrobimy tak. Aj, myślałem, że wyłączę tę świnkę z gry, ale niestety się nie udało. No dobra. Okej, no nie są to takie duże obrażenia, jak myślałem w sumie. Możemy się healować. I znowu ten heal jest taki słaby. Ja nie wiem, to jest błąd gry, albo twórcy coś zrobili, słuchajcie. Bo popatrzcie, tu jest napisane, że ja powinienem mieć 268 na tego, którego zaznaczę. A na pozostałych 122. Zaznaczyłem czaka i nie uleczyło go za 268, tylko za 122, a mam ten słoik i to wszystko. Coś nasi twórcy, coś twórcy gry zrobili, słuchajcie, że tak jest. I to jest bardzo, dla mnie to jest bardzo duże utrudnienie, się przyznam. Jakby nie było. I troszkę mnie to drażni, bo nie mogę się healować tak, jakbym chciał. Nie mogę się healować. I to jest bardzo irytujące, nie powiem. Dobra, no wyłączyliśmy tych z gry. Myślę, że level dostaniemy, ale dalej nie mam odpowiedzi, co to ma być normalnie. Zastanawia mnie to i to bardzo. Dobra, użyjmy papryczki. Dzięki temu się jakoś szybko może uda wyłączyć z gry tych naszych przeciwników. No chyba nie bardzo. Dobra, uleczmy się. Jak widzicie, znowu jest to 122. Bardzo mnie to ciekawi. Czemu akurat tak jest? Dobra, 1000 obrażeń dostaniemy. Jakoś tutaj widzę, nie atakuje cię za bardzo. Okej, to mnie cieszy. To mnie cieszy, więc przejdziemy sobie, Mateuszu. Dobra, polski Akuris. Brod, dostajesz tyle, tak mało chwila, bo zmieniłeś item. Miał być myt, a nie ten item. Łapkę. Dzięki za apeczkę, ale jak widzisz, ja mam miód, więc coś jest nie tak. Coś jest nie tak, co mnie bardzo to boli. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, słuchajcie, i trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, no jak widzicie, fajnie, to na razie jest ok. Na razie jest ok, ale może być troszkę niedobrze. Więc się zastanawiam, co jest powodem tego, że tak się dzieje. No jak widzicie, cierpię na ten chroniczny brak heala. I to mnie strasznie, strasznie irytuje. No nic, zróbmy papryczkowy deal. Niech się załaduje ta papryka. No i mam nadzieję, że trochę obrażeń tutaj zadam. Dobra. Okej, niech będzie. To zrobimy tak. Dobra, przynajmniej no, dwie świnki wyłączyliśmy z gry, więc to jest postęp. To jest dość duży postęp i dzięki temu mam nadzieję... Ojku, widzicie? Z tym healem to jest parodia. Naprawdę bardzo to przeszkadza. No tutaj niestety całej świnki nie pokonamy i zada nam obrażenia. Naprawdę to jest przesada, co tu się dzieje. Strasznie mnie to dziwi. Czemu taki heal jest słaby? Zastanawia mnie to potwornie. No ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Dzięki za łapkę, Polski. Ale to chyba nie chodzi o itemu. Wojtek, zaraz zobaczymy, co Wojtek napisał. No powinno go uleczyć za 200, no właśnie, nie wiem, czemu tak jest. Naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Czemu tak się to dzieje. No ale co ja zrobię? No ja nic nie zrobię. Naprawdę nic, no nic, użyjmy papryczki. No dobra, przynajmniej parę świnek wyłączyliśmy z gry. No ale zastanawia mnie to, od tego update'u nowego tak się stało, więc wydaje mi się, że to jest coś związane z tym update'em, że coś jest nie tak. Dobra, no jedna świnka, kolejna wyłączona. Dobra, ten nas nie uderzył, więc chwała. Chwała, chwała. No zróbmy tak. Dobra, okej, no duch nam został. On sobie tu da ten. No dobra, czyli mamy czas na heala, jakby nie było. No i spróbujmy. Dobra. No jakoś czyścimy to, jakoś się nam to udaje. Ale tak jak mówię, bardzo mnie to zdziwiło, że tak jest. No cóż zrobić.
cóż zrobić? Jejku, zastanawiam się, co zacząć. Nie wiem, zróbmy tak. Dobra, będziemy... Aj, no szkoda, 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 bo chciałem, żeby on... No niestety, zadadzą nam potworne obra... Chociaż nie, nawet nie. On się z tego, co widzę, wyhiluje. Zróbmy tak. Zobaczymy, czy to coś podziała. Okej, okay, tu heal. Tu tak. No dobra, okej, okay, została tylko jedna świnka w sumie. No... Cały czas cierpimy na te obrażenia zadawane. Ten heal nie jest taki fajny, jakby się mógł wydawać. Nie wiem, czemu tak jest. Bardzo mnie to zastanawia, naprawdę bardzo. Wojtek, ale epicko, leci łapka, dzięki Wojtek. Jutro postaram się wrzucić zdjęcie mojego PS4 na Facebooka. Proszę kliknij łapkę pod zdjęciami. Ojejku, to musiałbyś na mój profil wrzucić. Bo tak to będzie mi trudno dojrzeć tego. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Żeby chociaż jedną świnkę wyłączyć z gry. Ten tu nas będzie trochę strasznie atakował, ale co tam, dobra, healujemy się jak zwykle. Robimy tak. No i dobrze, no 739 obrażeń. On nas troszkę, no zada nam bardzo dużo, no papryczkę przynajmniej naładujemy i się wyhilujemy za nią. Ja to tak zrobię, no bo innej opcji nie ma, nie widzę tutaj, niż taki heal. Zróbmy coś takiego. Okej, duszka wyłączyliśmy z gry, został tylko ten pan, ale straszne obrażenia dostajemy, naprawdę to jest bardzo nieładne. Co tu się dzieje? Oj, misnęliśmy. Okej, okay, pięknie. Pięknie, ale ciekawe, czy uda nam się ten level osiągnąć. Chociaż chyba raczej będzie średnio, prawda? Kamil, też idę do kina na Star Wars 7. Fajny filmik, łapka. Dzięki za łapkę w górę. Pozdrawiam cię również. No, mnie się raczej nie uda pójść do kina na tego właśnie, na Star Warsa. No, szkoda trochę, ale... No cóż, będzie pewnie jeszcze jakaś... Kiedyś okazja, mam nadzieję. Tak. Dobra. No jednego wykluczymy z gry, tylko ten właśnie... O, on... Dobrze, o, nie trafiłeś. No ten nam duże obrażenia zadaje. No niestety. Niestety się uleczmy lepiej. Zróbmy coś takiego. Dobra, no okej, dwie... Okej, nie jest tak źle w sumie. Wyhilujemy się zaraz. Nie ma co czekać, tylko od razu heal tutaj leci. Od razu healek. Healek i muchomorek. Dobra, on ten, dostaje te obrażenia. Tutaj dostaniemy... O, jejku, uhuhu. Oj, to akurat zabolało. To akurat zabolało, ale zrobimy tak. I tak, no okej, okay, dobra. No i znowu kolejne jakieś doświadczenie. Kolejne srebrne monety, tylko... Bardzo trudno, jest naprawdę jest bardzo trudno, zważywszy na to, że ten heal tak słabo działa. Ja nie wiem, co to się stało, naprawdę bardzo mnie to dziwi. No i troszkę tak niefajnie, naprawdę bardzo niefajnie, że tak się heal popsuł. No ale cóż, dobra, mamy załadowaną papryczkę, znowu się wyhealujemy najwyżej. No i tyle, no tak to widzę, no bo co innego możemy tutaj zrobić? Co innego możemy zrobić w takiej situation? Dobra, wyłączymy tego z gry. No nic, tak się wyhilujemy najwyżej. Okej, okay, dwie świnki też te z gry są wyłączone. Teraz się hilniemy. Teraz się hilniemy. Dobra. Rzucimy tak, no i cóż, będziemy tak musieli tutaj, słuchajcie, walczyć. No, ten nam za 300, no dość dużo. Dość dużo obrażeń nam zadał. Róbmy tak. No dobrze, no chociaż w ten sposób jakoś to idziemy. Pozdrawiam Kamilu. Ja pan, mi się wydaje, że zmienili właściwości klas, ale dziwi mnie to, że mimo tego u Matyldy jest, że healuje jednego o połowę więcej niż u wszystkich. No właśnie,
Na pewno coś zmienili, ale no, nie opisu nie zmienili, albo to jest jakiś błąd niezamierzony z ich strony. Czasami się błędy zdarzają, prawda? Twórcom gier. Więc tak się zastanawiam, o co to chodzi. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No ja mam nadzieję, że jakoś to przebrnę przez to, moi drodzy. No ale tak szkoda, naprawdę bardzo szkoda, że tak się dzieje. Bo to troszkę mi utrudnia grę, ale co tam. Dobra, okej. Okay. Tych najmocniejszych świnek sobie pozbyliśmy się. Ci się tutaj, widzę, nawzajem jakoś healują i tak dalej, i tak dalej. Załadujemy sobie paprykę. Robimy tak i tak. Oj, misnęliśmy. Szkoda. Szkoda, ale za to nam się zacznie papryka ładować, chociaż mamy też te pizze. Pizza, pizza! It's a pizza! Yoshi, Mario! Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. I został nam tylko jeden przeciwnik. Dominik, zagraj na arenie. Na arenie będę grywał, jak będą, słuchajcie, Angry Birds Epic Plus. Tam będziemy sobie grali. Dobra. Robimy coś takiego. Aj, słabo się rozeszły te obrażenia. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, że tak się stało. Maxi, hej Brodz, jeżeli chcesz, to wyślij mi info do wysłania ci. Wyślę grę Artur i Mini Miki. Skończyłem 12 lat. No to wszystkiego dobrego, dziękuję za łapkę. To znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o tę gierkę, to ja sobie ją postaram się jakoś załatwić. Także nie martw się, mój drogi. Na razie jeszcze pamiętajcie, że tego kangurka KO jeszcze trzeba. I zobacz, oj, ale to źle zrobiłem, bardzo źle. Miałem pierwsze tak zrobić, no ale cóż. Chociaż tyle, że udało nam się te dwie świnki wyłączyć z gry. Teraz chciałbym też znowu heala użyć, moi drodzy, żeby tą papryczkę jak najszybciej załadować. Robimy coś takiego. Okej, okay. I się healniemy. No musimy coś takiego robić, no niestety. No ten też nam sporo obrażeń zada, ten również. No niestety, tak to bywa. Nie zawsze chce się, wygra się tak, jakby się chciało zagrać, prawda? Okej, no ale myślę, że udało nam się przejść ten dungeon. Nie było tak źle, prawda? Wojtek, ja idę na Star Wars. No to proszę, Wojtku, gratuluję ci. O, będziemy mieli kolejny artefakt zapewne. No, udało się za pierwszym razem, cieszę się. Angry Birds Epic, aktualizacja. No właśnie, ja też się cieszę, że jest ta aktualizacja. To jest bardzo fajne. Miłosz, Brod, można ulepszać broń tylko do poziomu 4. No to widzicie. Z tego, co mówi... O, ale tutaj rzeczy dostałem. Jak się cieszę. Bardzo fajnie, moi kochani. Ale myślę, że to będzie fajny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja wam życzę, przepraszam, język mi się plącze. Życzę wam wszystkiego dobrego, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.